Dobry wieczór Państwu. Mam przywilej kolejny raz powitać Was na wykładzie, który ogólnie seria nosi tytuł Bóg, honor, ojczyzna, a dzisiaj, tak jak już było powiedziane, temat w obronie Boga. Właśnie, bo chyba zdajemy sobie sprawę z tego, że Pan Bóg jest często oskarżany o różne rzeczy przez ludzi, prawda? No i chcemy w jakiś sposób się do tego ustosunkować, a że nasz temat Bóg, honor, ojczyzna, honor jest związany z taką sytuacją, gdy ktoś, kto ma poczucie wysokiej wartości, zostanie obrażony, skrzywdzony, no to jest reakcja, tak? No to my chcemy coś takiego jakby dzisiaj właśnie doświadczyć, że Pan Bóg, który na pewno jest istotą najwyższą, godną czci, wszelkiego uwielbienia, a jednak przez swoich przeciwników jest on atakowany, tak? No więc w obronie Boga należałoby to wszystko jakoś wyjaśnić, obronić Boga, a może sam Pan Bóg się obroni. A więc dzisiaj w naszym tym trzyczęściowym haśle Bóg, honor, ojczyzna można powiedzieć, że będziemy jakby bronić honoru Boga, prawda? Więc ja traktuję dzisiejsze spotkanie jako omówienie tego drugiego elementu, honor, bo nam przede wszystkim chodzi o Pana Boga w naszych wykładach. Tak samo nie tak bardzo zatrzymujemy się nad doczesną naszą ojczyzną, chociaż ona jest bliska naszemu sercu, ale mówimy bardziej o tej wiecznej ojczyźnie, do której chrześcijanie przez życie swoje wędrują. Można powiedzieć, że Pan Bóg traktuje nasze życie jako taką wędrówkę, pielgrzymkę do wiecznej ojczyzny, do domu Ojca, bo On jest tym naszym Ojcem, który kiedyś weźmie nas do swojego domu. A więc w obronie Boga. A jeszcze zanim wrócę, omówię ten temat, to chciałbym zapytać, już to kiedyś na jednym z wykładów pytałem, dzisiaj też zapytam, jak Państwu minął dzień? Dobrze. Ślisko troszkę rano było. Niektórzy, którzy jechali na nabożeństwa, mieli problemy. Ja też, udając się dzisiaj na nabożeństwo do Pszczyny, w niektórych częściach mojej trasy to było ślisko, trzeba było uważać, ale szczęśliwie dojechaliśmy. Ja muszę powiedzieć, że dzisiejszy dzień to mogę uznać za taki szczególny, można nawet powiedzieć wyjątkowy, bo na nabożeństwie w Pszczynie mieliśmy wyjątkową uroczystość, bym powiedział, z różnych uroczystości chrześcijańskich to chyba to można traktować w kategorii jednej z największych uroczystości, mianowicie chrzest. Chrzest w wieku świadomym przez zanurzenie, gdzie 6 osób brało udział jako właśnie osoby, które były chrzczone w sposób taki bezpośredni. No i Pismo Święte mówi, uczy nas o tym, że gdy jest znaleziona chociażby jedna owieczka, która gdzieś w tym świecie się zagubiła, to w niebie jest święto, prawda? Tam jest wielka radość, prawda? No i właśnie możemy sobie tak wyobrazić, że dzisiaj nie tylko na ziemi, ale także w niebie, a zwłaszcza myślę, że te istoty z aniołów, które były bezpośrednio zaangażowane właśnie na rzecz tych istot, które dzisiaj oddały swoje serce Bogu, no to była szczególna radość. Z Pszczyny nie wracałem już do swojego domu, przyjechałem bezpośrednio do Sosnowca, to było gdzieś po 14:00, zacząłem przeglądać swoje tutaj notatki, poprawiać, no ale jeszcze wcześniej, gdy wyszedłem tam, ktoś widziałem, że nie mógł uruchomić samochodu, podeszłem, później już po pewnym czasie mówię, że a to okazało się, myślałem, że to mężczyzna na początku, ale to była kobieta, no nie mogła uruchomić, więc pomagałem, spełniłem dobry uczynek, auto udało się uruchomić,
A więc bardzo dobry dzień, taki, prawda, związany i z nabożeństwem, i z pomocą drugiemu człowiekowi. No a teraz jeszcze piękny wykład o Bogu, a więc no do takiego pełni szczęścia, to bym powiedział, na dzisiejszy dzień to brakuje mi troszkę obecności mojej rodziny, bliskich. No ale taki jest los misjonarza i zresztą jesteście moimi przyjaciółmi, można powiedzieć taką Bożą rodziną, wszyscy ci, którzy interesują się Słowem Bożym. Kiedyś Pan Jezus tak powiedział, prawda? Kto jest moim matką i kto jest moimi braćmi? Gdy przybyła Jego autentycznie Maria i Jego bracia, przybyli, chcieli się z Nim widzieć, a Jezus wiedział, że są inspirowani w tym celu, żeby przeszkodzić Jego misji, i wówczas wtedy powiedział, że prawdziwą moją rodziną to ci, którzy słuchają Słowa Bożego i według Niego starają się żyć. Tak to mniej więcej Jezus odpowiedział. A więc drodzy, Bóg, honor, ojczyzna, przypomnę, że jest to hasło zaczerpnięte ze sztandarów wojskowych. Ono tak, to hasło zainspirowało mnie, aby uczynić z niego tytuł odczytów, bo uznałem, że pod względem takim treściowym jest ciekawe i może być inspiracją dla studiowania Słowa Bożego. Ostatnio wspominaliśmy o Panu Jezusie jako o tym, który prowadził swoje życie w sposób trudny, bolesny i można powiedzieć, na samym początku już to zaznaczyć, że w ataku na Boga, a te ataki za chwilę będziemy bardziej szczegółowo omawiać, różne zarzuty, które Panu Bogu są stawiane, to ja myślę, że najlepszym obrońcą charakteru Boga to jest właśnie Pan Jezus. Najlepszym dowodem życzliwości Boga dla człowieka to właśnie Jezus i to wszystko, co On doświadczył na ziemi, jak wielki bój stoczył właśnie dla dobra ludzkości. Ale przejdźmy już bardziej konkretnie do tego, co możemy usłyszeć względem Boga, jakie zarzuty. Tak? A więc niektórzy twierdzą, że Pan Bóg jest egoistą, że nawet jest istotą zazdrosną. A przecież zazdrość kojarzy nam się z czymś, co niekoniecznie jest dobre. Ale ja chciałbym zadać pytanie, w związku z tym, że rzeczywiście w Biblii znajdujemy wypowiedź, że sam Bóg mówi o sobie, że jest Bogiem jakim? Zazdrosnym. To chciałbym zapytać, czy jest może jakiś rodzaj zazdrości, która jest pozytywna, tak? Ma wymiar pozytywny. Ja znam takie małżeństwo, które gdy idzie razem gdzieś przez miasto, prawda, idą ulicą, no i po drugiej stronie idzie jakaś osoba, jakiś mężczyzna, może to być na przykład kolega ze szkoły, z klasy, prawda, i ten kolega powie do tej kobiety, już małżonki, powie cześć, czy dzień dobry, czy tam jakoś się z nią przywita, no to mąż od razu jest zły, nie pozwala wręcz kontaktować się, czy tam nawet parę słów zamienić z tą osobą. No to myślę, że taka zazdrość, to zgodzimy się, że jest po prostu jakaś wielka przesada i chorobliwa, tak byśmy mogli powiedzieć. Ale jaka zazdrość jest, czy jest w ogóle taka, która jest pozytywna. Nie? Spróbujmy na ten temat zamienić kilka myśli. Czasami może być pozytywnie odbierana, nawet w tej sytuacji, o której mówiłeś, jeśli ta żona nie uzna tego za wrogość, tylko za właśnie taki przejaw szczególnej zapobiegliwości, szczególnej, nie wiem, atencji tego męża, no to czasami się słyszy, a on jest o mnie zazdrosny. Więc nawet tego rodzaju zazdrość też zależy, w jaki sposób jest odbierana. To znaczy, że jemu na mnie zależy, tak? Mhm.
No i w tym kierunku rozwijając, jeśli to jest szczere, na prawdziwe uczucia, że to jest, no jakby podstawą jest to, że zależy, no objawy są takie, że się jest zazdrosnym, prawda? Objawy tej troski są w ten sposób, no to można to troszkę potraktować bardziej pozytywnie w tym momencie. Natomiast po ludzku, znając, że tak powiem, grzeszną ludzką naturę, to zwykle bardzo trudno jest hamować te negatywne objawy zazdrości, a skoncentrować się tylko na tym pozytywnym, na, nie wiem, adoracji, trosce i tym podobnych rzeczach. Dziękuję. Ja chciałbym podać taki przykład, żeby zilustrować tą sytuację. Otóż wyobraźmy sobie, że do domu puka ktoś, prawda? Ktoś jest gość, spodziewany czy niespodziewany, to już jest nieistotne, i ten gość przychodzi z prezentem. Tak? Wręcza prezent gospodarzowi domu czy gospodyni. No, prezent jest rozpakowany, strzał był w dziesiątkę, prezent jest wspaniały. No i oczywiście gospodarze koncentrują się nie na tym, który dał prezent, tylko właśnie na prezencie. Nawet zapomnieli podziękować za ten prezent, prawda? No i wtedy moglibyśmy się spodziewać, że ich zachowanie jest po prostu nietaktowne, nieodpowiednie, bo przede wszystkim powinni okazać wdzięczność temu, który dał prezent, prawda? No i tak samo możemy powiedzieć o Bogu, że często zdarza się niestety nam, grzesznym ludziom, że bardziej cenimy Boże dary niż Boga, który te dary nam daje. No i to jest właśnie to, o co Bóg jest zazdrosny, co byśmy mogli mu powiedzieć sprawia przykrość, bo cześć jako Bogu należy się jedynemu. Niestety czasami ludzie rozmieniają tą cześć dla Boga i powodują, że przedstawiają Boga na sposób ludzki w postaci na przykład jakichś wizerunków, podobizn, a czasami jakaś rzecz staje się bożkiem, prawda? Czy jakieś zachowanie. Na przykład ktoś uważa, że Dzień Święty, gdzie Pan Bóg powiedział, że w tym dniu należy mnie uczcić, to jest dzień poświęcony Bogu. No ale ktoś jest niewyspany, mówi, a dzisiaj nie idę na nabożeństwo, a dzisiaj nie będę czytał Biblii, a dzisiaj nie będę się modlił, prawda? No to takie zachowanie wskazuje, że ten człowiek coś innego uważa za bardziej dla niego ważnego niż samego Boga. W tym wypadku to po prostu zwykłe lenistwo odciąga go od dawania czci Bogu i spotkania się z Nim, bo to przecież przede wszystkim o to chodzi. Ale znajdujemy taki zarzut. Myśmy go omówili dosyć obszernie. Nie wiem, czy damy radę inne zarzuty tak dużo czasu im poświęcić, ale na przykład spodziewamy się, że czasami możemy znaleźć taki zarzut względem Boga, że Jego rządy na tym świecie, a może nawet we wszechświecie, są nieodpowiednie. I jest taka historia opisana w Piśmie Świętym. Pozwolicie, że ja z pamięci ją przywołam. Historia Hioba, gdy tam w Księdze Hioba w rozdziale pierwszym omówione jest spotkanie, które miało miejsce w niebie, gdzie Bóg rozmawiał z szatanem. No i padło pytanie do szatana, skąd ty przybywasz? Szatan mówi, oczywiście, że z ziemi przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. A Bóg mówi, a czy zwróciłeś uwagę na pewnego człowieka imieniem Hiob? On jest mi wierny, on jest mi posłuszny. Nie ma takiego jak on. Szatan nie mógł temu zaprzeczyć, ale postawił Panu Bogu zarzut. A czy za darmo Job to jest tobie tak posłuszny? A więc gdyby miał możliwość wyboru, gdyby nie miał tej marchewki, którą mu dajesz w postaci błogosławieństwa w jego poczynaniach, w postaci bogactwa,
to na pewno by nie szedł tą drogą, którą ty dla niego przygotowałeś. Nie? A więc twoje rządy są nieodpowiednie, bo gdybyś dał wolność ludziom, to oni wszyscy w 100% szliby za mną, bo moja propozycja dla nich jest bardziej atrakcyjna. Tak by można to uzupełnić, ten wywód szatana, prawda? A więc zarzut o to, że rządy Boga są nieodpowiednie, niewłaściwie postępuje z ludźmi, pozwala na pewne rzeczy. Bardziej precyzyjnie będziemy mogli o tym mówić w kolejnych punktach. Jest zarzut, i to jest także zarzut zaczerpnięty ze Słowa Bożego, z Biblii, że Bóg jest kłamcą. Potraficie wskazać taką historię, gdzie Panu Bogu został postawiony zarzut kłamstwa? A jaka to była historia w Edenie? No jak rozmawiała Ewa z tym, z szatanem, wtedy z mężem. Tak. I była tam taka rozmowa, gdzie szatan wskazał, że ten owoc, o którym Bóg powiedział do Ewy, że jeśli go spożyjecie, to umrzecie. Szatan z akcentem to powiedział, prawda? Na pewno. To słowo na pewno wskazuje na to, że on to podkreślił, prawda? Bóg okłamał was. On coś przed wami ukrywa. Nie jest względem was szczery. Nic takiego wam się nie dzieje. No przecież ja mówię do ciebie. A dlaczego mówię? No bo spożyłem ten owoc. I zobacz, żyję, a do tego jestem jeszcze... Stałem się istotą wyższego rzędu. No i to ta argumentacja w jakiś sposób trafiła do Ewy. No i wiemy, że to wszystko było początkiem problemów wielkich rodzaju ludzkiego. A więc był postawiony i do tej pory jest stawiany Panu Bogu zarzut, że on nie mówi prawdy. Często jest to w sposób taki bardziej zawoalowany. Szatan zaatakował Boga wprost. Ale gdybyście dzisiaj na przykład sięgnęli do podręczników, które na przykład są komentarzami Biblii, to bardzo łatwo byście znaleźli w wielu książkach, w wielu pozycjach twierdzenia typu: no Biblia podaje, że autorem Pięcioksięgu jest Mojżesz, ale współcześni badacze stwierdzili, że to niekoniecznie Mojżesz. Nie? Albo Księga Izajasza, to nie żaden jeden Izajasz ją pisał, jak tam byście mogli przeczytać, czy jak to podane jest, ale kilku autorów, prawda? A ten Daniel, który pisał swoje proroctwa, to on wcale nie żył za czasów Nebukadnesara, tylko to jakaś postać, jakaś osoba w drugim, ewentualnie w III wieku pisała tą księgę właśnie Daniela. Bo dlaczego tak się uważa? No dlatego, że on tam opisał, co będzie dalej się działo, prawda? Opisał Babilonię, potem opisał Medopersję, Grecję. No jakżeż takie rzeczy można było opisywać w VI wieku, prawda? No więc skoro nie ma cudów, no to naukowcy odrzucają, że było możliwe, żeby tą księgę napisać w czasach wcześniejszych. No i niestety dzisiaj także ludzie, którzy uważają się za uczonych badaczy Biblii, w sposób taki bardziej zawoalowany, osłabiają prawdomówność Boga. Boga, który przemawia do ludzi przez Biblię. To jest oczywiście jeden z przykładów, to na pewno tematu dzisiaj nie wyczerpiemy, bo te już tutaj chcę to powiedzieć, że temat jest niezwykle obszerny i byśmy tutaj mogli być może całą serię wykładów na ten temat przygotować. Tak? Traktuje ludzi w sposób instrumentalny, a nie jako podmiot, tak? Nie jako partnerów, ale jako istoty, które tak naprawdę mają służyć tylko wyłącznie
zadowoleniu Pana Boga, Jego czci, Jego chwale, a Pan Bóg nie interesuje się tak naprawdę ich losem. No, ten zarzut jest zapisany tutaj przeze mnie w sposób bardziej ogólny. Ja wyobrażam sobie, że nie jesteśmy w stanie na to dzisiaj odpowiedzieć, bo niektóre z tych zarzutów są tej natury, że dopiero na bardzo szczegółowym przewodzie sądowym można by na nie odpowiedzieć w sposób taki precyzyjny. A więc traktuję ten zarzut jako właśnie taki postawiony ogólnie, na który obrońca Pana Boga, który ma ograniczoną wiedzę o kulisach pewnych wydarzeń, nie może dzisiaj precyzyjnie odpowiedzieć. Człowiek wierzący ufa Bogu, ma pewne doświadczenia, którymi może się dzielić, no ale na wszystkie zarzuty szatana mamy dzisiaj zbyt małą wiedzę, aby na nie odpowiedzieć, tak? No, ale inny zarzut to już jest taki bardziej konkretny, prawda? Czyli Bóg pozwala na okrucieństwo i sam je czyni. Można powiedzieć, że sam Pan Bóg w tym sposobem czyni się okrutny. No bo przecież żyjemy w czasach, nie tylko dzisiaj zresztą to było, gdy dzieją się straszne wojny. Giną ludzie, można powiedzieć Bogu ducha winni, tak? I to oczywiście nie tylko w naszych czasach, ale przez całe wieki istnienia ludzkości tych ludzi było bardzo dużo, którzy poginęli. No a Pan Bóg na to pozwala, żeby się takie straszne rzeczy działy. Popatrzmy na kolejny element. Inicjator przelania morza krwi ofiar ze zwierząt. Wiemy, że to sam Bóg ustanowił taki sposób, w Starym Testamencie to było aktualne, że grzesznik, gdy chciał doświadczyć przebaczenia grzechów, no to musiał przynieść Bogu na ofiarę i złożyć taką ofiarę ze zwierzątka, czy to z baranka, czy z koziołka, czy z cielaka, czy z biedniejsi mogli nawet gołąbka, ale musiała być przelana krew. Czy to w ogóle miało sens? Pozwólcie, że w tym kontekście, już nie wgłębiając się za bardzo, bo nie mamy na to czasu, aby przedstawić zasadność składania ofiar, jaki cel miało składanie ofiar ze zwierząt w Starym Testamencie. Zresztą my to wiemy, prawda? Potrafimy powiedzieć jednym zdaniem tylko. Ofiary składane w Starym Testamencie symbolizowały Jezusa Chrystusa jako prawdziwego odkupiciela, którego śmierć pozwoliła na przebaczenie ludzkich grzechów wszystkich tych, którzy przyjmują Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Ale dlaczego tak właśnie w Starym Testamencie tych ofiar było wiele? Ja pozwolę sobie tutaj przeczytać jeden tekst zaczerpnięty. Ten tekst jest z Księgi Izajasza, z rozdziału pierwszego. Okej. Szukamy. Słuchajcie słowa Pana, książęta sodomscy. Czytam od wersetu 10. Przysłuchuj się uważnie wskazaniu naszego Boga, ludu Gomory. To były czasy odstępstwa, więc słowa względem ludu Bożego są tutaj surowe. Co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar, mówi Pan. Jestem syty całopaleń baranów i tłuszczy karnych cieląt, a krwi byków i jagniąt i kozłów nie pragnę. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziecińce? Nie składajcie już ofiary daremnej. Kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły. Zwoływanie uroczystych zebrań
Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Waszych nowiut i świąt nienawidzi moja dusza. Stały mi się ciężarem, zmęczyłem się znosząc je. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami. Choćbyście mnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. Obmyjcie się, oczyście się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu. Przestańcie źle czynić, uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, stawiajcie się za wdową. Oto poselstwo, które skierował Izajasz, gdy Izraelici poszli w taką stronę, że im się wydawało, że jak przyniosą dużo ofiar, rozbudują ceremonie świątynne, będą głośno na przykład śpiewać Panu Bogu, albo jakieś dodatkowe pielgrzymki może czynić w jakieś święte miejsca, to uczynią, jak uzyskają jakby Bożą przychylność. Gdy tymczasem Panu Bogu nie o to zupełnie chodziło. Chodziło o to, żeby postawa ludzka względem Boga była szczera, a nie żeby codzienność rozmijała się z ludzkimi deklaracjami, jak to w tamtym czasie było. Ja myślę, że żyjemy też w takim czasie, gdy często możemy obserwować, że ludzkie deklaracje rozchodzą się z praktyką dnia codziennego, co wskazuje po prostu na pewną grę, na nieuczciwość, nierzetelność tych, którzy starają się przedstawić w korzystnym świetle, tak sądzą przynajmniej. Kolejny zarzut, który jest stawiany Bogu. Bóg pozwala na śmierć niewinnych. No to oczywiście jest jakby efekt tego wcześniejszego zarzutu także, że są straszne wojny. W tych wojnach giną przypadkowi ludzie. Zdarza się też, że dzieci chorują, umierają jako niemowlęta nieraz. Dlaczego Pan Bóg pozwala na te cierpienia? Jest tego zbyt wiele. No i w związku z tym to jest zarzut względem Stworzyciela, względem tego, który obdarza życie. Pozwólcie, że także ten zarzut, który jest ogólnego charakteru, nie jesteśmy w stanie dzisiaj konkretnie omówić. Niemniej jednak coś na ten temat możemy powiedzieć, prawda? Czy Pan Bóg wywołuje wojny między ludźmi? Czy On inicjuje konflikty zbrojne? Nie. Generalnie można powiedzieć, to nie jest Boża inicjatywa, gdy jeden naród patrzy łakomym okiem na drugi naród i pragnie mu coś zabrać. Czy to ziemię, czy bogactwa jakieś? Nie. A skoro ludzie lekceważą Boga i idą za swoimi pragnieniami, no to Pan Bóg pozwala, żeby pokazać, dokąd to prowadzi, prawda? No i często to są skutki lekceważenia tego, co Bóg uczy, także względem państw, narodów, relacji między narodami, ale to przecież rozpoczyna się od dwóch ludzi, prawda, którzy się gdzieś tam biją, jeden drugiego krada, jeden drugiemu coś chce zabrać, no a w szerszym aspekcie dotyczy to konfliktów między grupami ludzi czy narodami. A więc Bóg pozwala na śmierć niewinnych. Często śmierć jest wynikiem tego, że ludzie lekceważą rady Boże względem zdrowia. Mówimy tu o przedwczesnej śmierci, prawda? Chorobach tak zwanych, jako przykład, choroby brudnych rąk, które szerzyły się w czasach średniowiecza, gdy nie było higieny. A przecież o higienie Biblia tak pięknie mówi w sposób prosty, gdzie Izraelici byli zobowiązani, uczeni przez Boga, można powiedzieć, tej higieny. I to w warunkach, kiedy wędrowali przez pustynię, gdzie dostęp do wody był ograniczony,
a mimo to musieli dbać o higienę. No i kiedy to się lekceważy? Ja jestem po rozmowie z mężczyzną około, tak na oko, 40, może kilka lat, palił papierosy. Był fachowiec, jeden z pracowników, którzy tam wykonywali mi pewną usługę w moim domu. No i rozpocząłem z nim rozmowę. Proszę pana, no tak pan tu ciężko pracuje, a tutaj te pieniążki tak lecą z dymem. On mówi, nie, ja już, wie pan, w moim wieku to już za późno, nie dam rady tego rzucić. No on mówi, a moja mama to zmarła na raka, bo paliła. No ja mówię, widzi pan, ma pan taki przykład w domu i pan nic nie chce z tym zrobić. Nie, bo już jest za późno. Nie? Ale ja mówię do niego, wie pan co, ale to zależy od tego, co człowiek chce. Czy naprawdę chce rzucić? Jeśli będzie pan chciał rzucić, to Pan Bóg panu pomoże. No i tak skończyliśmy rozmowę. Na drugi dzień się go znowu pytam w tej kwestii. No jak, może coś, jakaś dobra myśl przyszła w kwestii palenia? Nie, nie ma mowy, żebym tu coś zmieniał. Nie chcę zmieniać. Mniej więcej tak odpowiedział. Często to rodzi pewne skutki, prawda? Na przykład zdrowotne dla tego człowieka, czy dla jego dzieci, dla jego otoczenia. A więc czasami Bóg rzeczywiście pozwala na śmierć ludzkich istot, która jest przedwczesna, niepotrzebna, można powiedzieć głupia. Oczywiście nie jesteśmy w stanie tu wszystkich przypadków omówić. To pozostawimy na czas, gdy wszystkie księgi także przed ludźmi zostaną otwarte. No tak, to kolejny poważny zarzut. Istnieje taka nauka, że ludzie, którzy nie osiągną zbawienia, czyli potępieni, trafią do miejsca wiecznych mąk, tak? Do piekła. No i w związku z tym wielu ludzi, drodzy, to nie jest jakiś mój wymysł, ale to jest doświadczenie wielu ludzi, którzy biorą na poważnie tą naukę, to oni Boga traktują, no, są przerażeni Bogiem, prawda? Wyobrażają sobie, że Bóg naprawdę jest bardzo surowy i no, są przerażeni tą perspektywą, że człowiek za 70 lat, powiedzmy przeciętnie, swego życia będzie męczony przez całą wieczność. Jest taki film, serdecznie zachęcam, żeby go sobie obejrzeć, poświęcony pewnemu reformatorowi z czasów XVI wieku, znanym zresztą z lekcji szkolnych, Luther, Marcin Luther, znamy taką postać. Jest dostępny w internecie film o Lutrze. W czasach, w których on żył, kaznodzieje, którzy chcieli osiągnąć pewien efekt nawrócenia ludzi do Boga, no to właśnie podkreślali, jak straszne będą męki piekielne, czy nawet czyśćcowe, prawda? Jeśli nie pobiegniesz tej perspektywie, która jest całkiem prawdopodobna w twoim wypadku, no to będziesz dopiero tam przeżywał w tym czyśćcu czy piekle straszne męki. No i oczywiście to miało służyć, żeby ludzie byli w jakiś sposób bardziej podatni, na przykład na wykupywanie odpustów, prawda? A więc to jest fałszywy obraz Boga. W Biblii nie znajdziemy nigdzie wypowiedzi, które by wskazywały, że Bóg będzie męczył istoty ludzkie przez całą wieczność bez ustanku. To jest oczywiście szerszy temat, ale Biblia uczy, że człowiek po swojej śmierci, tutaj mówimy o śmierci doczesnej, śpi w prochu ziemi, a przyjdzie kiedyś czas zmartwychwstania. Nadzieją na życie wieczne jest zmartwychwstanie. Natomiast ci, którzy nie skorzystają z Bożej oferty zbawienia, oni po prostu przestaną istnieć. To będzie tak, jakby ich nigdy nie było.
To tak w skrócie, drodzy. Niektórzy wyobrażają sobie, że w łaski Pana Boga można się wkupić. Tylko przypuśćmy, że damy na mszę za zmarłego dziadka dużą sumę pieniędzy i Pan Bóg wysłucha naszej prośby i nasz dziadek uniknie potępienia, czy może mąk czyśćcowych, to co powiedzieć o ludziach i o Bożej sprawiedliwości, o ludziach, którzy nie mieli możliwości, żeby zapłacono za ich zbawienie jakąś dużą sumę pieniędzy. W jakim świetle by to stawiało Boga? No Bóg byłby, można powiedzieć, przekupny, tak? Bóg byłby niesprawiedliwy. A więc, drodzy, te praktyki oskarżają Boga o nieuczciwość, o nierówne traktowanie ludzi. Nie należy tych rzeczy robić, bo też nigdzie w Biblii nie znajdziemy ani słowa na ten temat. To są zarzuty, które można postawić Bogu i one są stawiane przez ludzi, którzy niekoniecznie błądzą, ale czasami obserwują i wyciągają z wnioski z tego, jak się im Boga przedstawia. No, kolejny taki zarzut. Życie ludzi pobożnych, tych, którzy służą Bogu, jest nudne i nieciekawe. No bo tak, na imprezę alkoholową za bardzo chrześcijanin nie pójdzie, no bo chrześcijanin unika opilstwa. Nie można się zabawić z jakąś kolejną kobietą, no bo Pismo Święte mówi, nie cudzołóż, przykazanie Boże mówi. No więc to życie jest takie ograniczone, ktoś powie. No i tu byśmy oczywiście wiele mogli tego typu przykładów przytaczać. Ale drodzy, pozwólcie, że ja tu powiem ze swojego troszkę doświadczenia. W młodości może nie byłem tutaj rekordzistą w ilości wypijanego alkoholu, ale piłem alkohol. Chodziłem na zabawy. Brałem udział w imprezach, które trwały do samego rana. I po pewnym czasie stwierdziłem, że taka impreza, która trwa do samego rana, chociaż na tej imprezie jest dużo śmiechu, dużo takiej niby radości, ale tak naprawdę to jest smutna impreza. Te śmiechy, te żarty są puste. One nie dają jakiegoś trwałego zadowolenia. A gdy człowiek w końcu się budzi po takiej imprezie, no to jest chory. Ma kaca, boli go głowa, suszy go. Czy takie życie można nazwać szczęściem? A pomyślcie o skutkach, które wywołują przygodne znajomości. Rozbite domy, nieszczęśliwe dzieci, konflikty, sądy o podział majątków. Czy takie życie możemy nazwać szczęśliwym? Skutki, które ponosimy za, wydawałoby się, chwilę przyjemności? Tak, drodzy. Życie pobożnych jest naprawdę szczęśliwe, lepsze, wspanialsze. Wiara w Boga nadaje życiu ludzkiemu sens, pokazuje cel, odbiera chęć, która prowadzi wielu ludzi do stwierdzenia, że życie jest beznadziejne, czyli chęć popełnienia na przykład samobójstw, które dzisiaj często mają miejsce, prawda? Gdzie młodzi ludzie w sposób gwałtowny kończą swoje życie. A Biblia daje nam poczucie perspektywy, wieczności.
Bóg obiecuje i to zrealizuje z pewnością wspaniałą przyszłość. A już w doczesności oczywiście oferuje radość, oferuje prawdziwych przyjaciół, których można znaleźć w chrześcijańskiej społeczności. Oferuje niewinną radość, która często towarzyszy tym spotkaniom. Tak, ludzie pobożnych nie jest nudne i nieciekawe. Oni najczęściej nie obawiają się, że zostaną okradzeni przez złodziei, chociaż to może się zdarzyć, bo to najczęściej kto się obawia, że zostanie okradziony? Złodziej się obawia, prawda, że go okradną, no bo każdy zwykle mierzy drugiego człowieka swoją miarą. No dobrze, to byśmy mogli wiele myśli podawać, wiele rozwijać. Jest też taki zarzut i echo tego zarzutu znajdziemy też w Piśmie Świętym, że często ludzie pobożni, którzy przechodzą przez trudne etapy swego życia, a rozglądają się naokoło, nieraz może zmagają się z ubóstwem, bo ktoś, kto utrzymywał rodzinę, odszedł, umarł, zdarzył się jakiś nieszczęśliwy wypadek. No i tak obserwują wokoło, a tu ci ludzie, którzy wokół nich żyją życiem światowym, całkiem dobrze im się powodzi, mają piękne samochody, piękne domy, zdobywają awanse w pracy. Niektórzy oczywiście niekoniecznie uczciwie, ale wydaje się, że ponoszą to bez konsekwencji. Jest taki psalm, który omawia tego typu myśli, które rodzą się w głowie człowieka, który obserwuje to wszystko, co dzieje się na ziemi. Pozwólcie, że przytoczę tutaj myśli, które drążyły umysł pewnego psalmisty o imieniu Asaf. W psalmie 73 możemy przeczytać jego rozważania. Co do mnie, omal się nie potknęły nogi moje, omal nie poślizgnęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych, albowiem nie mają żadnych utrapień, zdrowe i krzepkie jest ich ciało, znoju śmiertelników nie doznają, nie spadają na nich ciosy jak na innych ludzi. Przeto pycha jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą, która ich okrywa. Obnoszą się dumnie ze swą otyłością, serce ich jest pełne złych myśli, szydzą i mówią przewrotnie, wyniośle przechwalają się grabieżą, przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. Dlatego lud mój zwraca się do nich i na nagannego nic w nich nie znajduje i mówią, jakożby mógł dowiedzieć się Pan, czy Najwyższy wie o tym? Oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. Czy więc na próżno w czystości zachowałem serce moje? Stawia Asaf pytanie. Ja skrócę tutaj tą jego wypowiedź. Zaprawdę, kończy, stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz ich w zakładę, zagładę, jakże nagle niszczeją, znikają, giną z przerażenia, jak pierzcha sen, gdy się człowiek obudzi, tak ty, Panie, gdy się ockniesz, wzgardzisz ich mrzonkami. Gdy rozgoryczone było serce moje, a w nerkach czułem kucie, byłem głupi i nierozumny, byłem jak zwierzę przed Tobą, bo przecież jam zawsze z Tobą, Tyś ujął prawą rękę moją, prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. A więc coś, co z krótszej perspektywy wygląda jako atrakcyjne, no to gdy przychodzi rozrachunek, gdy zło rodzi owoce, to okazuje się, że wcale tak nie jest, jak się na początku wydaje. Drodzy, zarzuty przeciwko Bogu, przynajmniej żeśmy dotknęli niektórych zagadnień.
Ale chcę powiedzieć, że w naukach, które często uważane są za nauki chrześcijańskie, też niestety możemy znaleźć błędne wyobrażenia o drodze, którą Bóg oferuje ludzkości, ludziom. Na przykład uczy się, że ofiara Pana Jezusa jest niewystarczająca, że trzeba coś do niej dodać. I każdego dnia dodawane są tak zwane kolejne bezkrwawe ofiary. Gdy tymczasem w liście do Hebrajczyków w rozdziale 9 i w wersetach 24 do 26 możemy przeczytać takie oto słowa. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwym, ale do samego nieba, by się stawić teraz za nami przed obliczem Boga. Nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A więc według tego tekstu dowiadujemy się, a nie jest to jedyny tekst w Piśmie Świętym, który dotyka tego tematu. Przedstawia ten fragment Jezusa jako doskonałą ofiarę złożoną raz na zawsze za grzechy ludzi. Nie ma potrzeby kolejnych ofiar składać. Uczy się o tym, że kapłaństwo Jezusa Chrystusa, o którym mówi Nowy Testament, jest niewystarczające. W związku z tym potrzebni są inni kapłani, którzy pomagają Jezusowi. To jest kolejny błąd drodzy. W drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza dowiadujemy się, co następuje. Może to z pamięci, już nie będę tutaj kartkował. Drugi Tymoteusza 2,5 mówi: jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Rolą kapłanów jest pośredniczenie pomiędzy grzesznikiem a Bogiem. Tak było w Starym Testamencie. I ci kapłani starotestamentowi, którzy też pośredniczyli w składaniu ofiar i wstawiali się za ludem, oni byli symbolem na Jezusa Chrystusa. A gdy Jezus jest dzisiaj naszym kapłanem w niebiańskiej świątyni, o której czytamy w Słowie Bożym, inne kapłaństwo stało się po prostu zbędne, niepotrzebne. I w pierwszym kościele apostolskim nie było żadnych kapłanów. Owszem, byli prorocy, byli nauczyciele, byli ludzie, którzy sprawami administracyjnymi się zajmowali, byli diakoni, którzy szczególnie wspierali ubogich, prawda? O kapłaństwie nie czytamy nic. Kapłanem Nowego Testamentu jest sam Pan Jezus. Dalej, atak na prawo Boże. O co chodzi? O 10 Bożych przykazań. Chcę powiedzieć tak, gdy Pismo Święte było pisane przez ludzi, wierzymy, że to Pismo jest tak naprawdę pochodzi od Boga, dlatego że Bóg natchnął pisarzy Nowego Testamentu Duchem Świętym i oni pod wpływem Ducha Świętego przekazywali Boże poselstwo. I to Boże poselstwo jest święte. A więc Bóg działał nie bezpośrednio, ale pośrednio. Tak? A gdy sam Bóg zaangażował się, żeby coś ludziom podać bezpośrednio, bez wykorzystania człowieka,
ale sam uznał, że to jest tak istotne i ważne, że to Biblia mówi własnym palcem. Na kamiennych tablicach napisał dekalog i podał Mojżeszowi jako podstawę przymierza z ludem Bożym. I można powiedzieć, to w dalszym ciągu jest podstawa przymierza z Bogiem w dzisiejszym czasie, prawda? To właśnie prawo Boże mówi nam, jakim jest Bóg i oznajmia, co jest grzechem, a co tym grzechem nie jest. I niestety ludzie odważyli się poprawiać po Bogu 10 Bożych przykazań, gdy tymczasem Pan Jezus nas uczy, że jest to niedopuszczalne, żeby cokolwiek, jeśli chodzi o naukę Bożą, a w szczególności o prawo Boże, zmieniać. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 5 możemy na ten temat przeczytać. A drodzy, zanim przeczytamy, co Pan Jezus powiedział na temat znaczenia prawa Bożego, wypowiedzmy to, jeśli chodzi o prawo Boże, co zostało w prawie Bożym przez ludzi? Tak im się wydaje, że oni to zmienili, bo to tak naprawdę nie zmienili. No ale im się wydaje, że zmienili. O co chodzi? Jakie przykazania zostały przekręcone? Może ktoś z was mnie wyręczyć? Drugie przykazanie, które według Biblii, gdy odnajdziemy oryginał, mówi o tym, że Pan Bóg nie pozwala, żeby czcić obrazy, wizerunki, sporządzać je w celach kultowych. Jest to zabronione. Nie znajdujemy tego przykazania, prawda? No ale żeby było 10, no bo 10 lud był przywiązany do 10 przykazań, prawda? No to coś trzeba było zrobić, tak? No i dzisiaj 10 przykazanie, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Gdybyśmy to przeczytali, nie wiadomo, o co chodzi. Nie? Dopiero gdy połączymy z wcześniejszym przykazaniem, no to wtedy wiemy, że to była całość, prawda? 9 i 10 to jest jedno przykazanie, tak naprawdę 10, które mówi o tym, nie pożądaj. Nie, nie pożądaj. No i jeszcze co dalej z przykazaniami. Czwarte przykazanie, które mówi o tym, żeby czcić 7 dzień tygodnia, szabat, sobotę, bo to był 7 dzień tygodnia i w słownikach do dzisiaj jest to potwierdzone, nikt temu nie zaprzecza. Niestety w chrześcijaństwie ten dzień został porzucony, no ale żeby zatrzeć tą zmianę praktyki, to też i zaczęto majstrować przy dekalogu, prawda? No i dzisiaj się mówi ogólnie w katechizmach, jest napisane, pamiętaj, aby dzień święty święcić, w domyśle pierwszy dzień tygodnia, tak? Pierwszy dzień tygodnia, co jest powtarzane na nabożeństwach, prawda? My dzisiaj świętujemy pierwszy dzień tygodnia. Jakoś się to tam tłumaczy, z jakich to powodów, ale drodzy, jeśli kierujemy się Słowem Bożym, to nie wolno czegoś takiego czynić, a Pan Jezus wypowiada w tym względzie takie oto słowa. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić, bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. A więc według słów Jezusa ani jedna jota, ani żadna kreseczka, prawda? Nie jest możliwe, żeby cokolwiek z prawa Bożego mógł człowiek zmienić. A gdy zmienia, to jest ktoś, kto się z tego cieszy. Bo według Słowa Bożego, jeśli zmienimy jedno i podeptamy jedno, to tak jakbyśmy wszystkie 10 podeptali, bo to jest całość. To nie należy traktować każde przykazanie jako oddzielne i takie niezależne, tylko to jest całość. Ktoś depta jedno, depta całość, prawda? Występuje przeciwko
autorytetowi prawodawcy, czyli występuje przeciwko samemu Bogu. Drodzy, niebezpieczna księga. Pan Bóg ma taką księgę, niebezpieczną. Co to za księga? Trzymam ją w ręku. Pismo Święte. Przez wieki uważano tę księgę za niebezpieczną. Zabraniano ją czytania. Szczególnie ludowi. Tak? No, lud mógł czytać, gdy ta Biblia była dostępna w jego ojczystym języku. Jeśli to było niedostępne, no to Biblia była niedostępna. No a gdy się zakazywało czytania w ojczystym języku, no to wydawało się, że lud nie będzie miał dostępu. No dzisiaj nie da się w ten sposób, prawda? Bo dzisiaj zbyt wielka jest technika, żeby cokolwiek ukryć w tym względzie. I jest to niemożliwe. Kiedy w zasadzie pojawił się druk, to już w czasach Gutenberga ukrywanie Bożej Księgi, która no do tej pory była trudno dostępna, przepisywana, więc w nielicznych egzemplarzach to było, no to wtedy oczywiście to było może łatwiejsze. Dzisiaj nie da rady tego ukryć. Ale pozwólcie, że podam pewien przykład z mojego doświadczenia. Otóż organizujemy takie wystawy poświęcone Pismu Świętemu i no dzisiaj oczywiście można usłyszeć, że zachęca się często młodych ludzi, czy w ogóle ludzi wierzących do tego, żeby coś ze Słowem Bożym mieli wspólnego, ale niestety tego Słowa Bożego się nie naucza, nie wykłada. Ja przypominam sobie, gdy brałem udział katechizacji. Ja byłem dosyć gorliwym uczestnikiem religii. No to dowiedziałem się tak, ile ksiąg ma Stary Testament, ile ksiąg ma Nowy, jakie są Ewangelie. To tyle. Nie było ani jednej religii, na której katecheta przyniósłby Biblię i mówi: słuchajcie, dzisiaj sobie przeczytamy jakąś przypowieść Jezusa i omówimy. Nie było ani jednej katechezy. Nie było ani jednej katechezy, gdzie byśmy może jakimś proroctwem się zajęli, prawda? Jakimś z Apokalipsy, z Księgi Daniela, które mówią o naszych czasach, o przyszłości. Nie było tego. Na wystawie poświęconej Biblii, na którą przychodziły klasy ze szkoły, młodzież przychodziła, pytałem: drodzy, czy ktoś z was przeczytał kiedyś może Nowy Testament? Chociaż jedna osoba, która przeczytała Nowy Testament. Nie było nikogo. A pytam, a może Ewangelię żeście przeczytali? Nie było nikogo. A może chociaż jedną z Ewangelii? Jedna osoba czy dwie tam ewentualnie podniosły ręce. Znajomość Słowa Bożego dzisiaj jest słaba. Mimo, że jest dwa razy więcej godzin religii niż w moich czasach, bo wtedy była godzina tygodniowa, dzisiaj jest dwie godziny. Religia jest w szkołach. To nie chodzi o to, że jeden ksiądz czy drugi nie uczy, czy katecheta, przepraszam, że tu mówię o księdzu, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to zmienić, tak? Żeby ludzie znali Słowo Boże, żeby się z niego uczyli, żeby ono było ich przewodnikiem, bo po to zostało dane. Pan Jezus zachęca do czytania. Gdy do niego przychodzono z pytaniami, to odsyłał do Biblii: a jak czytasz w zakonie? Prawda? Albo gdy go pytano o zmartwychwstanie, to powiedział do Saduceuszy: błądzicie, bo nie znacie pism. Nie znacie pism ani mocy Bożej, nie jesteście pod wpływem Ducha Świętego, który by wam mógł to w sposób właściwy pokierować waszymi myślami. Ale znajomość pisma była ważna. Nie? Och, już nie będę mówił o współczesnych teologach, którzy w bardzo trudny sposób pozbawiają często mocy proste słowa Boże, proste słowa Ewangelii.
chociażby te dotyczące autorstwa. A to, co się mówi o początku Biblii, to mity i legendy. To są takie dla ludzi takich ciemnych, takie historyjki nieprawdziwe. My dzisiaj o tym wiemy, ale przez wieki to nic nie znaczy, że przez całe wieki uważano, że te historie były prawdziwe. Dzisiaj nie, to nie jest prawdziwe. No to po co w takim razie Jezus mówi o Adamie? Po co jest mowa o Noem? Dlaczego są całe genealogie podane w Piśmie Świętym? A jeśli potop był tylko cząstkową powodzią gdzieś w Mezopotamii, to dlaczego Noe budował arkę? Przecież to bez sensu. Te zwierzęta w innych częściach świata mogły sobie przeżyć. To legendy. Tak? Sprytny atak na Słowo Boże. Fałszywe zbawienie z uczynków. Według Pisma Świętego, na jakiej zasadzie ludzie są zbawieni? Dzięki Panu Jezusowi. Pozwólcie, że jeden tekst z listu apostoła Pawła do Efezjan przeczytam. Niech on nam na dzisiaj wystarczy. Chcecie więcej na ten temat się dowiedzieć, studiujcie Słowo Boże. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. A więc prosta nauka. Zbawieni jesteśmy łaską. Co to jest, drodzy, łaska? Boża łaska. Jak można tak powiedzieć króciutko. Pan Bóg nas kocha i jest nam życzliwy. Jest dla nas łaskawy, jest dla nas miłosierny, jest chętny nam przebaczyć. No tylko niestety tak wprost nie może, tak prosto, no przebaczam ci, to żeś nagrzeszył, to nic, ja ci to przebaczam. Dlaczego Pan Bóg nie może tak prosto przebaczyć? No bo Bóg jest sprawiedliwy, tak? A sprawiedliwość i miłosierdzie, no wydaje się, że jedno drugiemu przeczy, prawda? No bo jeśli jest sprawiedliwy, to nie miłosierny. A jeśli jest miłosierny, no to niesprawiedliwy. A mimo to Panu Bogu udało się te dwie cechy Jego charakteru połączyć. W Jezusie Chrystusie cena została zapłacona według prawa Bożego. Zapłatą za grzech jest śmierć. Jezus jako reprezentant całej ludzkości. Czy Jezus ma prawo nas reprezentować, całą ludzkość? Ma, bo On nas stwarzał. On jest stworzycielem. To nie jest byle kto. Ktoś, kto wypadł z kapelusza. To jest nasz stworzyciel, a więc ma prawo nas reprezentować. I On oddaje swoje życie, aby stało się zadość sprawiedliwości Bożej. I człowiek, który rozumie tą wspaniałą zasadę zbawienia z łaski Bożej przez wiarę. Co to znaczy przez wiarę? No, że Bóg nam ofiaruje zbawienie w Jezusie Chrystusie, a my w to wierzymy i to przyjmujemy. I się tym cieszymy, no bo jakże się nie cieszyć z takiego prezentu, który otrzymujemy za darmo. Nie z uczynków, tutaj mówi Słowo Boże. My mamy tendencję do porównywania się z drugimi ludźmi, tak? Ale tutaj czytamy, aby się ktoś nie chlubił. Nie porównujcie się z drugim człowiekiem. Jeśli chcecie się porównywać, to się z Jezusem porównujcie. Zawsze wtedy przegracie. Ale uczynki mają swoją wartość nie jako zapłata za zbawienie, ale jako owoc zbawienia. Przytoczę pewną historię, opowiem, która mi się nie tak dawno przydarzyła. Niektórzy być może z was ją słyszeli. Robiąc zakupy, to było na rynku, kupowałem środki chemiczne na potrzeby domu, czystości.
I zauważyłem, że pani, która to stoisko prowadzi, ona akurat wyszła zza tego swojego stoiska i przy wózku, który starsza pani miała, coś tam majstrowała. Ja wtedy podszedłem, no i tak przyjrzałem się, co się tam dzieje i pytam, a co tam się stało z tym wózkiem? Ta pani na mnie nawet nie zwróciła uwagi, tylko dokończyła tam mocowanie kółeczka, które odpadło, no i wróciła na swoje stanowisko. I ja mówię do tej pani, o, to pani jest tutaj dobrym mechanikiem, że tak tutaj właśnie taką rzecz pani potrafiła naprawić. I mówię, a to taki dar od Pana Boga dla pani. No, ona mówi, no tak, bo widocznie Pan Bóg chce, żebym jeszcze coś się w tym życiu dobrego uczyniła. Ta kobieta tak mi odpowiada. A ja mówię, no, ale Pan Bóg przede wszystkim chce, żeby pani osiągnęła zbawienie. A ona wtedy odpowiada tak, no tak, ale na zbawienie to sobie trzeba zasłużyć, tak? Czyli trzeba się jakby wkupić, prawda? Do Boga trzeba się wkupić, mieć pewne argumenty, nie? I wtedy nam ktoś przerwał. Kolejny klient się pojawił i ja mówię, jak do tej pani przemówić, żeby za dużo nie mądrować, ale żeby ona to zrozumiała. No i klient odszedł i ja mówię, proszę panią, a pamięta pani, jak to było z tym synem marnotrawnym? Jakie on miał zasługi? Ona chwilkę się zastanowiła, mówi, tak, ale to był syn. No widzi pani, a my wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Modlimy się do Boga, Ojcze nasz. No, na następny temat, na następną wizytę za 2 tygodnie, gdy tą panią spotkałem, przyniosłem jej taką piękną książeczkę, która rozwija ten temat o zbawieniu. To akurat Droga do Chrystusa. I ona, wiem, że była zadowolona, że ten temat jakby będzie mogła sobie poszerzyć, rozwinąć. Drodzy, najwspanialszy temat Pisma Świętego, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Trzeba dzisiaj głosić, trzeba wołać, bo On jest wspaniałą obroną przeciwko wszelkim zarzutom, które przeciwko Jezusowi są dzisiaj stawiane. Sąd nad sędzią. Kto jest sędzią? Ostatecznym, najwyższym. No Bóg jest sędzią. Ale czy wiecie o tym, że Biblia mówi, że sam sędzia całego wszechświata pozwoli też, aby stworzenia odbyły sąd nad nim? Te wszystkie zarzuty, które możemy postawić, czy ludzie stawiają przeciwko Bogu, one nie zostaną zlekceważone przez Niego. Na sądzie Bożym zostaną wszystkie przedstawione i obalone. Nawet te, o których dzisiaj nie jesteśmy w stanie precyzyjnie jakoś Pana Boga obronić, no bo wiadomo, że jest wiele rzeczy, do których nasza wiedza jest ograniczona, dlaczego tak, a nie inaczej. Bóg postępuje. A Biblia mówi wprost, myśli Boże, a myśli wasze, to jak niebo i ziemia. Nie? Nie da rady, żeby to dzisiaj wszystko człowiek tak zrozumiał. Ale największym argumentem, który dzisiaj nam jest dostępny, że Bóg jest ludziom życzliwy i że te argumenty, czy zarzuty, które są stawiane przeciwko Bogu, są fałszywe, to jest Pan Jezus. Jezus Chrystus, Jego służba na rzecz ludzkości, to, że będąc Królem całego Wszechświata, stał się jednym z nas, to jest wielki, potężny dowód boskiej życzliwości dla ludzi. Pozwólcie, że to niech to będzie pewna puenta, którą poprzemy tekstem z listu do Rzymian. Ten tekst trzeba bardzo uważnie przeczytać, żeby go dobrze zrozumieć, więc pozwolę sobie go
odnaleźć, a wy uważnie słuchajcie, gdy będę czytał, bo on jest podany, myśl podana jest taka troszkę jakby ukryta. Trzeci rozdział Rzymian, werset 4. Musimy jeszcze wcześniej werset 3 przeczytać. Bo cóż z tego, że niektórzy nie uwierzyli? Czyż niewierność ich zniweczy wierność Bożą? Z pewnością nie. Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą, jak napisano. Abyś się okazał sprawiedliwym w słowach swoich i zwyciężył, gdy będziesz sądzony. Moje pytanie jest następujące. Kto zwycięży, gdy będzie sądzony? O kim tu jest mowa? Przeczytajcie sobie w swoich domach sami uważnie. List do Rzymian, rozdział 3, werset 3 i 4. Mowa jest o Bogu, że Bóg zwycięży, gdy sam będzie sądzony. Czyli wszelkie zarzuty przeciwko Bogu dzisiaj stawiane kiedyś zostaną obalone, a tekst biblijny mówi, przed Panem Bogiem skłoni się wszelkie kolano, tak? I wszelki język uzna, że Bóg godzien jest czci. A więc tłumaczy los Jezusa, o którym żeśmy mówili wcześniej, jest takim wspaniałym dowodem dzisiaj dla nas, że Bóg jest nam przychylny, nie jest egoistą, nie traktuje człowieka w sposób instrumentalny, ale podmiotowy. I niebo naprawdę zapłaciło wysoką cenę, abyśmy mogli mieć nadzieję żywota wiecznego. I można powiedzieć, że niebo wychyliło się w kierunku ziemi, objęło ją rękami Bożej miłości i uratowało od wiecznej zagłady. Wyraża to pięknie psalmista, gdy zapowiada, że przyjdzie taki czas, gdy łaska i wierność się spotkają, a sprawiedliwość i pokój pocałują. Wierność wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wyjrzy z niebios. I drodzy, nasze hasło zaczerpnęliśmy ze sztandarów Wojska Polskiego. Nie tak dawno temu odkryłem pewną pieśń, której wcześniej nie znałem. Pieśń, można powiedzieć, o charakterze patriotycznym, napisana w kręgu żołnierzy po przegranej kampanii wrześniowej, gdy nie dali rady, zawiedli, musieli emigrować. Wielu z nich udało się do Rumunii, gdzie tam zostali internowani i właśnie w Rumunii powstała pieśń, która nosi nazwę pieśni obozowej albo też pieśni żołnierza polskiego. Ma szczególną też taką smutną melodię. I ci żołnierze tułacze proszą Boga, żeby kiedyś mogli powrócić do ojczyzny w tej pieśni. Proszą, żeby ten miecz, który spadł na kraj, został przez Boga skruszony. A ja pozwoliłem sobie na pewną przeróbkę, żeby to miało bardziej taki charakter w 100% chrześcijański, że tak powiem, chrześcijańsko-biblijny, prawda? Sam fakt, że ci ludzie proszą Boga o zmianę swego losu jest rzeczą jak najbardziej dobrą. No i pozwoliłem sobie tą swoją przeróbkę umieścić w tym bocznym, po waszej prawej stronie, po mojej lewej, ta przeróbka. O Panie, który jesteś na niebie, wyciągnij sprawiedliwą dłoń. Wołamy z cudzych stron do Ciebie o łaski dach i łaski broń. O Boże, skrusz ten miecz, co siegł nasz kraj. Do wolnej ziemi nam powrócić daj, by stał się twierdzą nowej chwały. Zrezygnowałem ze słowa siły na rzecz chwały. Siła to
może komuś się z przemocą kojarzyć. Wcześniej też pewne słowa zostały zmienione. Twój dom, nasz dom, niech będzie tym źródłem nowej chwały. Tak, bo Boży dom będzie też naszym domem. O, usłysz, Panie, skargi nasze. O, usłysz nasz tułaczy śpiew. Z nadwarty Wisły Sanu przemszy. Jesteśmy przecież lokalnymi mieszkańcami Sosnowca, Mysłowic. A więc wołamy z tej strony. Modlimy się o tych ludzi, którzy tutaj mieszkają. Niech nasz tułacz śpiew do Ciebie płynie, tak? O Boże, skróż ten miecz, co siecze kraj. Mamy na myśli przede wszystkim głównego Bożego przeciwnika, który tak siecze ludzi, tak ich zwodzi, tak ich oszukuje, tak ich morduje, można powiedzieć, że najwyższy czas, żeby bronić Boga, przedstawiać Go we właściwym świetle, wywyższać Słowo Boże, prawda, które o Nim tak pięknie pisze i działać na rzecz zbawienia innych ludzi. Czas na modlitwę. Zapraszam, abyśmy do modlitwy powstali i będę modlił się własnymi słowami. Dobry Boże, pragnę podziękować Tobie za dzisiejszy wykład, chociaż on był stosunkowo dłuższy niż wcześniejszy, gdyż temat był obszerny. Jesteśmy Tobie wdzięczni, że mogliśmy dzisiaj tutaj być razem i mogliśmy omawiać zagadnienia, które są tak istotne. I chociaż mówiliśmy nieraz o bolesnych sprawach, jak bardzo ten świat, jak bardzo też w naszym kraju jest wiele błędnych nauk powszechnie głoszonych o Tobie, a przecież tak pięknie o Twojej dobroci, miłości i o planie zbawienia mówi Twoja Boża Księga, Biblia, za którą jesteśmy Tobie bardzo wdzięczni. To pomóż, drogi Boże, aby ona była przewodnikiem naszego życia, abyśmy tym bardziej miłowali Ciebie, kochali dzieło Jezusa Chrystusa, byli wdzięczni za dary Ducha Świętego i mogli wykazać się posłuszeństwem i mogli uwierzyć w to wszystko, co Ty nam przedstawiasz w tej Bożej Księdze i kroczyć drogą, którą wskazał nam nasz Pan, Zbawiciel Jezus Chrystus. Chcę prosić o błogosławieństwo dla wszystkich obecnych dzisiaj na tym miejscu. Chcę prosić, aby w naszych domach panował pokój, aby każdy z nas mógł cieszyć się dobrym zdrowiem, aby na co dzień doświadczał Twojej dobroci i tym sposobem mógł świadczyć, że jest Bóg na niebie, który jest zainteresowany losem maluczkich, który nas wszystkich kocha i który jako dowód największy stał się jednym z nas, aby nas uratować na wieki. Tobie, drogi Ojcze, niech będzie chwała w Jezusie Chrystusie i w Duchu Świętym. Amen.